Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Magnus Carlsen zostaje mistrzem świata w szachach błyskawicznych. I w rapidach, i w błyskawicznych pokazał swoją wyższość nad innymi szachistami. Niesamowity zawodnik. Po raz nasty zostaje tym mistrzem świata. Niesamowita sprawa. Przedstawię partię pomiędzy Janem Krzysztofem Dudą a Magnusem Carlsenem właśnie z turnieju blicowego, gdzie walka się toczyła do samej końcówki. No i tutaj zobaczycie, co ten Magnus w ogóle wyprawia, jak on potrafi czarować. To jest coś nieprawdopodobnego. A moi drodzy, przy okazji, to jest ostatni filmik w 2023 roku i w tym momencie życzę Wam wszystkiego najlepszego w 2024. Mam nadzieję, do zobaczenia i widzimy się również w kolejnych materiałach. E5 ze strony Magnusa. Janek zagrywa skoczek na F3. Skoczek C6, goniec na B5, partia hiszpańska na szachownicy, jest A6. Goniec na A4, skoczek wychodzi na F6, roszada. To są ruchy normalne. Oczywiście jest opcja bicia, potem się gra D4, ale tu nie będziemy wnikać w teorię debiutu. Goniec E7 jest jak najbardziej też dobrym ruchem. Tutaj jeżeli byśmy chcieli zbić skoczka, to pionek odbija. Jeżeli chcemy zbić tutaj, no to też hetman D4 i czarne sobie świetnie radzą. Dlatego goniec E7 fajnie przesłania potem tutaj króla, więc to działa bardzo dobrze dla czarnych. Nie można w ten sposób grać. Oczywiście białymi. W tym momencie po wieża E1 nastąpił ruch B5, goniec zagrał na B3, roszadę zrobił Magnus, A4. A tutaj grozi bicie, więc trzeba coś z tym zrobić. Magnus przepycha pionka i posunięcie od razu D4, atakujące centrum D6. No i Janek wybija tutaj na E5, Magnus wybija na E5. Ile ja już widziałem tych struktur, które gra Carlsen, czy białym, czy czarnym kolorem. Ja nie wiem, jak on to robi. On zawsze znajduje tutaj dla siebie jakiś mikro plusik, który za chwilę zobaczycie, jak go wytworzył. Skoczek na D2, goniec zagrywa na C5. No i to już jest taki ładny znak do tego, że goniec sobie łapie lepszą placówkę. H3 ze strony Janka, zresztą Janek tutaj też gra w porządku, to jest wszystko ok. Hetman na E7, posunięcie A5. No tak, żeby tutaj nie wskoczył nam żaden skoczek. W tym układzie dosyć ciekawym zagraniem byłoby zagranie goniec na D5, żeby zaatakować skoczka, a po zagraniu gońcem jest skoczek na B3. No i ta pozycja, myślę, że byłaby całkiem ok. Niestety, przepraszam najmocniej, przerwa techniczna, małe kichnięcie, wybaczcie, nie chciałem, żebyście to widzieli, mały przerywnik. W każdym razie, słuchajcie, no goniec D5 mogło być ok. Dobrze, to nastąpiło jednak A5, no i ten pionek może być zakałą w tej pozycji, dlatego że wieża musi go cały czas bronić, ale to jest oczywiste też, białe nie chciały dopuścić do tego ruchu, no ale po gońcu na D5, więc po gońcu na D5 skoczek jak najbardziej nie mógłby tam ruszyć. No cóż, Janek zagrał jednak A5, to jest blitz, H6 ze strony Magnusa, hetman E2. Goniec na E6, no i tutaj opcja wymiany. Ja mam wrażenie, że tutaj Janek... ciężko powiedzieć, no, co jest w jego głowie, ale myślę, że remis by go zadowalał z Magnusem. Magnus w formie, Janek niestety nie. Goniec A7, sprytna pułapka, nie można zbić pionka, bo jest bicie na F2 i strata hetmana. To tak przy okazji taka ładna taktyka. W tym układzie goniec na E3, bicie, bicie. No i widzimy równą pozycję na szachownicy, a grać dalej trzeba. Z Magnusem trzeba grać do końca. Wieża z F na D8, hetman wrócił sobie na E2 i skoczek na H5 z opcją tutaj wejścia na F4. Trzeba uważać. Skoczek wszedł od razu na C5, skoczek od razu na F4 i bardzo ciekawa rzecz się pojawiła. Mianowicie nastąpiło bicie, bicie z szachem. Większość szachistów w tym momencie by zbiła wieżą. A co zrobił Janek? Janek zagrał królem. Pytanie jest, dlaczego nie można zbić? Znaczy, dlaczego Janek nie zbił? Może w ten sposób. Można zbić, słuchajcie. Chodzi tutaj głównie chyba o to, że Janek, grając król F7, nie chciał tracić koordynacji wież. I chyba głównie o to chodzi. Magnus zaczyna to w mikroskopijny sposób wykorzystywać, grając skoczkiem na G3 z szachem, czyli wymuszając zbicie pionkiem i rozszczepienie pionków właśnie na skrzydle królewskim, zostawiając izolowanego. Pionek oczywiście też tu odbija. Te zdwojone pionki, można powiedzieć, że są słabe, ale jak się do nich dostać?
Nie wiem, więc chyba nie są aż takie słabe. Wieża z E na D1 i tutaj się okazuje, że jeżeli nastąpi wymiana i skoczek by chciał wziąć tego pionka, no to bijemy też na E5, więc to też czarnymi nie jest takie proste. Król przeszedł do centrum, również to robi biały król. Wieża wybiła i wieża wybiła. I teraz widać to samo. Jeżeli skoczek zbija, to możemy tu albo wjechać wieżą na D7 i zbić na C7. Król E7, zatem G4 zagrywa Janek, wieża B8, król E3 i wieża B5. No i tu się pojawia, niestety, pojawia się dla Janka problem, mikroproblem bym powiedział, bo grozi wzięcie pionka. No i niestety nasz zawodnik zagrywa w ten sposób, G5, i tutaj się pojawiają już problemy. Ale partia jeszcze nadal była bardzo ciekawa. Trzeba też wziąć pod uwagę, że Janek ma mało czasu, ma 14 sekund, a Magnus ma 2 minuty, więc to widać tutaj po prostu szybkość reagowania. Należało zagrać wieża A1 zamiast G5. Tylko kto by taki ruch chciał zagrać pasywny? Bardzo ciężko w ten sposób grać. Tutaj mógłby być nastąpić taki wariant B3, żeby się rozegrać mocno. C4 byłoby dobrym ruchem. Chodzi o to, żeby potem królem wejść na D3 i bronić tego pionka, bo po takim ruchu C4 i wybiciu, zagrywamy tutaj i przechodzimy i mamy jakieś tam opcje do gry, jakieś takie w miarę stabilnej, mimo że pionka mniej mamy. A jeżeli na przykład powierza A1 po B3 byśmy zagrali C3, co się może bardzo narzucać, bo nie wpuszczamy skoczkę, no to ten ruch już jest fatalny. Z uwagi na bicie. No i oczywiście, jeżeli byśmy zbili tutaj, bo coś się bardzo narzuca, to ten ruch przegrywa. Z uwagi na przykład król D6. I nie ma jak bronić tego skoczka, czy tym królem w tę stronę, bo C5, czy tym królem tutaj na F4, bo G5. I tracimy skoczka, więc... A chodzi o to, że ten skoczek z A5 wejdzie na chwilę na C4 i robią się ogromne problemy. A jeżeli królem podejdziemy na D3, to król na D6 i bronimy tutaj. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe, więc no, pozycja robi się ciężka, jednak szuka zaczepki poprzez ruch G5. Pionek wybił, skoczek wybił, B3 zagrywa Magnus, od razu szuka jakiejś takiej alternatywy mocniejszej i wieża C1. No, Janek gra na sekundach, to więc bardzo ciężko mu tutaj podejmować dobre decyzje. Skoczek wziął pionka, skoczek wrócił, nastąpił szach, król E2, no i tutaj bicie. I wieża wybiła i tutaj w ten sposób Magnus przeszedł do skoczkówki, którą ocenił na wygraną, zapewne dla siebie. Skoczek wziął jednak pionka, no i tutaj jest pionek mniej. Tyle, że pozycja nie jest jeszcze taka oczywista. Król D6 jak najbardziej do centrum, skoczek dał szacha, król E7, skoczek E5, skoczek na A4. Tutaj H4. No i teraz Janek wykorzystuje możliwość grania pionkami na skrzydle królewskim, gdzie ma przewagę. Skoczek na C5 wrócił, król E3, skoczek D7, skoczek C4. No, widzimy, skoczkówki nie są też takie proste, ale... Wielki podziw dla Jana Krzysztofa Dudy, który gra ciągle na sekundach i to od wielu posunięć, a Magnus dalej ma 1,5 minuty, więc ma czas w pewnym momencie, żeby się zastanowić nad jakimiś tam niuansami. E5 ze strony czarnych, no wiadomo, tutaj przestrzeń też w centrum, G4, król się centralizuje, G5, G6, normalna sprawa, król F3, skoczek na C5, skoczek A5, skoczek próbuje. No tutaj wiadomo, że bardziej Magnus próbuje w jakiś tam stopniu oszukać Janka, gdzieś tam tym skoczkiem pomanewrować, poskakać. Tu już na przykład grozi teraz skoczek na G2, król F3 i C5, skoczek na C4. No, ciężka pozycja białych, zdecydowanie, ale uwaga, pozycja jest równa. Gdzieś tam Magnus się pomylił, to nie jest takie też proste, żeby to szybko tak łatwo wygrywać. Skoczek B4, no i tu teraz Magnus szuka innej drogi. Oczywiście skoczek na B7, no i skoczek na F3. Jest atak. Wziął Janek, król, wziął pionka i wziął na H4. Słuchajcie, pozycja się wyrównała w pionkach, ale nadal czarne mają możliwość tutaj wygrania tej końcówki z uwagi na bardzo słabego skoczka białych, a pionki też są do wzięcia. Król musi zagrać tutaj, bo groził skoczek na F3 z wzięciem pionka. Skoczek dał szacha, król F3, skoczek F4 i chodzi o to, że skoczek na E6 grozi
i tutaj będziemy atakować pionka. Skoczek na b8. Oczywiście też skoczkiem na b4 raczej według mnie trzeba by było grać. Wtedy skoczek wchodzi tutaj na e6, a na przykład jak król zagra tutaj, to też skoczek na c5, król wróci, król tu, skoczek wraca. I w sumie nie wiem, co to za pozycja. Możliwe, że jest remisowa. Ciekawe, czemu Janek tak nie zagrał, tylko zagrał skoczkiem na b8, co się wydaje takim dziwnym ruchem, no bo gdzie ten skoczek dalej ma ruszyć? Skoczek na e6, nie, w sumie nie rozumiem za bardzo tego, ale może jeszcze mało wiem o szachach, więc pora się trochę tego nauczyć, tej królewskiej gry. Moi drodzy, skoczek e6, no i co teraz gra Janek? Po skoczek e6, skoczek a6 zagrywa Janek. Jeżeli tutaj by zagrał... król na g4 z obroną pionka, to jest wtedy skoczek na c5 z atakiem, a co ważniejsze jest obrona punktu a6, jeżeli król by wrócił, to król c7 i skoczek wisi. Więc po tym ruchu skoczek wrócił, skoczek wziął, król, skoczek, skoczek b4. Skoczek na c5, skoczek na d5, król e6, król na f3, no jest pionek więcej, ale to nadal jest pozycja do uratowania, no ale to cały czas mówię, na sekundach to jest gra, król e3, Magnus w ogóle jest zawodnikiem, który gra do samego końca, on wyciska wodę z kamienia, no niesamowicie potrafi grać w te szachy, skoczek d4 i zobaczcie, że tutaj Magnus już tego naszego Janka zaczyna powoli oszukiwać. Król na g5, bardzo ładny ruch, tu skoczek broni pionka i ten król zmierza na h4, żeby złapać przestrzeń. Janek broni oczywiście, król g3, skoczek, król wrócił, no i właśnie w tym momencie nastąpił ruch król na h4 i tu się robi ciężko niestety. Skoczek d7, skoczek wrócił, skoczek, król jeszcze dalej, ten pionek za chwilę będzie też zasuwał, no właśnie tak się też dzieje. I jeszcze król się centralizuje i w tym momencie... wzięcie nastąpiło drugiego pionka. Realizacja tej końcówki jest już względnie prosta. Po tym ruchu król zagrał na f5, skoczek, król f6 i w tym momencie Janek się poddał. Dlatego, że nastąpiłby szach, król g6, król musi bronić skoczka, a po skoczek na f5 odbieramy białemu skoczkowi wszystkie pola, więc wygrana jest już banalna. Moi drodzy, oczywiście wiele partii tutaj rozegrał też Magnus wspaniałych w tym turnieju. Chciałem pokazać tylko partię z Polakiem i zaznaczyć, że znowu Mistrzostwo Świata biegnie do Carlsena. Niesamowity szachista, trzeba przyznać. I jeszcze pewnie przez wiele lat będzie królował. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Pozdrawiam. Cześć.